Witajcie w nowej serii na kanale, która będzie polegała na tym, że mamy klub i będziemy menadżerem spadali od szczytu na sam dół. Akurat na początek wybrałem FC Barcelonę, bo to jest jeden z najlepszych klubów świata i zobaczymy, jak daleko spadniemy. Może się uda na przykład wylądować w Ekstraklasie. I to będzie raczej nasz cel, chyba że potem będziemy kontynuować. I to będzie polegało na tym, że sprzedajemy wszystkich najlepszych zawodników i kupujemy jakichś słabszych. I to jest nasz skład po pierwszych zmianach. Na razie nic transferowaliśmy, ale wstawiliśmy tych najlepszych na rezerwy, a pozostałych, tych takich słabszych, daliśmy na pasowy skład, na przykład Messiego na bramkę, a też Tegera na atak. I pomyślałem tak, mamy trzech Suarezów w składzie, jeden to bramkarz, jeden to napastnik, a drugi to chyba pomocnik, jeżeli mi się myli. I pomyślałem, żeby kupić wszystkich Suarezów, jakie są, bo... Żeby mieć taki cały skład Suarezów w Barcelonie. Bo naszym celem będzie tak, żeby spaść z ligi. Żeby nas wywalili. Damy 30 milionów, za tego wystarczy. Naszym celem jest, żeby spaść z ligi, ale żeby nas nie zwolnili, bo jak nas zwolnią, to trochę będzie gorzej i będziemy w innym klubie. I właśnie jak nas zwolnią, to przechodzimy do słabszego klubu, potem do jeszcze słabszego, potem do jeszcze słabszego. Więc na razie Barcelonę musimy sprowadzić ze szczytu na dno. I tak pewnie znając życie, zwolnią mnie za chwilę. Więc kupujemy Suarezów. Już pierwszy zaakceptował. I już mamy pierwszego Suareza. To symulujemy. O, i patrzymy, Krzysztof Mączyński za 42 miliony. No, idealna liczba na Mączyńskiego. Niech tam zarabia trochę. Damy mu nieokreślony. I tak, postanowiłem sprzedać tych wszystkich, więc wystawiłem większość zawodników na listę transferową, a chcę kupić takich słabszych. Suarezy przyjmują kontrakty po kolei. Trzeba im trochę dawać. Najlepiej dawać na zmiennika, bo jak od razu dajemy na kluczowego dla takiego słabego, to on zazwyczaj nie przyjmuje tego. I patrzymy, że przybywają kolejni zawodnicy. Ten Suarez, z nim to ciężko jest, bo on dopiero chyba co trafił i klub nie chce go sprzedać, ale zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że uda się go zdobyć. Daliśmy mu ważnego zawodnika, no i raczej takim będzie. My wszystkie mecze będziemy symulować, żeby jak najwięcej przegrywać. Zobaczymy, jak spadniemy. Christian Suarez właśnie przyjął kontrakt, będzie... Właśnie nie, transfer, teraz mu z kontrakt. To będzie zmiennikiem, damy mu zmiennika, ale w rzeczywistości będzie grał w podstawowym składzie. Mamy tutaj nowych zawodników, wielu, ale jeszcze żadna nie przyszła oferta transferowa. Chyba już za Piqué tylko przeszła. Mączyński oczywiście zaakceptował, będzie zarabiał bardzo dużo. Suarez też kolejny zaakceptował. Więc dobrze, no i teraz... Patrzcie, jak wygląda nasz skład. Suarez ten najlepszy na bramce i cały atak oraz pomoc jest Suareza. I jeszcze przydałby się jeden Suarez na obronę, ale to potem. Najlepiej, żeby była cała jednostka Suarezów, a jest na obronie Suarez. Ja nie zauważyłem. I patrzymy, że Chelsea chce kupić Sergi Roberto, więc oczywiście pozwalamy, bo nie zostawiamy tutaj żadnych dobrych zawodników powyżej 77, może overalla damy jakoś tak. Powyżej 80 to już lecą z pierwszą lepszą ofertą transferową. A może ktoś Messiego zechce kupić? No to dalej. Jakaś oferta może niech przyjdzie. Symulujemy mecz z tym składem, gdzie Suarez prawdziwy jest na bramce. Suarez najlepszy i Suarez puszcza dwa gole. Napastnik na bramce. Javier Mascherano opuszcza. Sergio Aguero też. I Messi patrzy, że jest rozczarowany, bo nie gra, ale z tym trenerem to on raczej długo sobie nie pogra. Ter Stegen. Oczywiście musimy sprzedać, bo sprzedajemy wszystkich bramkarzy najlepiej, ale zostawiamy tylko bramkarza o nazwisku Suarez. Czyli trzeciego bramkarza FC Barcelony. Konferencje prasowe to można odrzucać.
i nasz zespół tak się obecnie prezentuje. Wszyscy mają spadek formy i będę chciał jeszcze w tym zespole sprowadzić paru zawodników bardzo dobrych, najlepiej z polskiej ekstraklasy. Patrzymy, że Arda Turana też chcą kupić. I właśnie teraz będą nam wykupywać po kolei wszystkich zawodników. Co chwilę mamy powiadomienia, że zawodnik sprzedany albo... I patrzcie, jak to ładnie się prezentuje, jak wszystkie Suarez. Tylko Mączyński to gwiazda drużyny normalnie. Oferta transferowa. Prawdziwy Luis Suarez, to możemy go sprzedać, bo jak nas zwolnią, to żeby potem nie oddawała się. Tylko niech fani Barcelony mnie za to nie znienawidzą, bo to jest w ramach eksperymentu. Barcelony szanuje. Zielony Real. Andres Iniesta oczywiście pozwalamy, żeby przeszedł do United. Chociaż wolę Manchester City. Ale... Sergio Busquets oczywiście możesz przejść. On ma 87 overalla. No i ja czekam, aż będą chcieli kupić Messiego i Neymara. Kolejny mecz oczywiście symulujemy i pewnie przegramy go. Jakoś kilka do zera. Ile? O, wygraliśmy! O, pięknie się ten... A to nie był przypadkiem bramkarz ten? Masi? Trzeba sprawdzić, ale dobra, mniejsza z tym. O, Luis Suarez za 72 miliony do PSG. A teraz my musimy ściągnąć jakichś zawodników. Najlepiej, no, damy Jagiellonię. Jagiellonia, dobry klub. I dobrze, kogo by tu można było kupić idealnego do naszego składu? O, tego na przykład można kupić. Ja nie bardzo dobry zawodnik. No to kupujemy. No, przyszły zawodnik pierwszego składu w Jagiellonii, no to... A damy 200 milionów albo 240, żeby było, o dobrze, 240 milionów i Kamil Pajnowski przechodzi do FC Barcelony. Bardzo dobra oferta. Będzie transfer, najlepszy transfer w lidze. Będzie bohaterem całej ligi. O, oczywiście przyjęta oferta, więc... Od Jagiellonii kupujemy Kamila Pajnowskiego za 240 milionów euro. A niech zarabia milion tygodniowo. No co tam? I damy mu na zmiennika, żeby się zbytnie ten... No, ale będzie grał w podstawowym składzie. To przechodzimy dalej. Już zaraz skończy się ofertko, okno transferowe, więc już powinni zaraz kupić Messiego. Pajnowski przyjmuje kontrakt za 240 milionów. Mamy nowego zawodnika. Jestem z niego bardzo dumny jako menadżer. Sir Antonio Conte Mourinho może się poszczycić. O, Lionel Messi od Realu Madryt. 74 miliony. No. A wystarczy z... 4 miliony. Albo mam lepszy pomysł. 1000 euro i Messi jest wasz. A co mi to? No i dobrze, zaraz będzie koniec okienka transferowego. Powołanie do kadry. Mi cały czas przychodzą, żeby być trenerem kadry, ale nie chcę. Bo to będzie za dużo czasu zajmowało. Real Madrid oczywiście przyjął. I pewnie Messi będzie zawodnikiem Realu Madryt już niebawem. Przechodzimy dalej. Ale najpierw trzeba zobaczyć, co tam w skrzynce. Nic takiego nadzwyczajnego. Teraz będzie mecz z Atletikiem Bilbao. I myślę, że przegramy go. O, Rafinha, Messi przechodzi 700 euro na budżet transferowy. Tak. Teraz gramy mecz z Atletikiem Bilbao. Jakiś nasz piłkarz jest zasubutyzowany i napastnik jest na bramce. To teraz to pewnie przegramy to 3-0, ma 4-1, więc dobrze, jeden z Suarezów strzelił gola. To przechodzimy dalej. Koniec, Mączyński był zawieszony. Przechodzimy dalej. Jest 29 sierpień 2016. Powieści
Czy Messi pasuje do klubu Real Ma... Ronaldo przeszedł do Arsenalu? Dobrze. No patrzcie, jak nasze są... Nasz skład się prezentuje. Cardona na bramce, napastnik. Kto tu jeszcze by można było sprzedać? Rakitić albo... Neymar jeszcze jest, no to koniecznie musimy go sprzedać. Czy Messi pasuje do klubu Real Madrid? No jak? No musi pasować. Ale to, że Ronaldo przyszedł do Arsenalu, to ja to nie wiem, nie wierzę. To jest jakiś, nie wiem, Messi przeszedł do Realu, a Ronaldo do Arsenalu. No więc skończyło się okienko transferowe. I tak nasz największy transfer, Pajnowski za 240 milionów. No i teraz musimy ten mecz wygrać, żeby przygotować się na potężny mecz ligi. O, wygrywamy. O, Suarez ma kontuzję, no nie. 2-0 wygraliśmy. I następny mecz jest z Termaliką Brugbet Nieciecza. W ogóle nie wiem, czemu to jest w Lidze Mistrzów. Mi się odwołał ten mecz. Jeszcze 6-0 przegraliśmy, dobra. W następnym odcinku postaramy się dojść do zimowego okienka transferowego i być ostatni w lidze. I więc będzie tak ciekawe. I może jakiś wreszcie mecz tym składem zagramy, pełnym Suarezów i tak dalej. To do widzenia. Cześć, żegnam się z wami, jak Grzesław.